Okej, witam wszystkich bardzo serdecznie w trzecim odcinku przygód Lary Croft. Ostatnio skończyliśmy na tym, że znaleźliśmy gościa z przeżartą przez wilki na dół. I teraz robimy najlogiczniejszą rzecz na świecie, mianowicie idziemy do legowiska wilków. Jako że koledze trzeba pomóc. Podobno. Przynajmniej tak się czuje zobligowana młoda pani archeolog. Hopa. Ruiny z okresu Kamakura. Czy to wszystko należało do Yamatai? Ano, jeżeli zakładamy, że wyspa była pod władztwem Yamatai, to i zapewne należały ruiny do włodarzy tej wyspy. Logika siekowania. Idziemy dalej. Wilki już słyszeliśmy, więc jesteśmy na tropie. Skoczę? Nie skoczę? Cholera. Nie pamiętam. Spróbuję. Skoczyłem. Muzyka się zmieniła na bardziej dramatyczną. O kurwa. Trzymało. Okej, mamy pochodnie. Ciekawą, bo ciekawą, ale zawsze. Nie zjaśnij. Nie będziemy narzekać. Okej, co to jest właściwie? Samolot? Co? Samolot, tak, jest skrzydło. Dobra. Opa. Wow. Niby fajne, ale z drugiej strony... Dobrze myślę? Jakbyśmy spadli, to mamy tak. To mamy nową ścieżkę. Podobny manewr był przeprowadzany w Assassin's Creed. Jak się wspinaliśmy gdzieś i doszliśmy do pewnego momentu, to nie dało się tego spieprzyć, bo właśnie albo coś spadło, ułatwiając nam drogę, albo ktoś coś zwalił, zrzucił i tak dalej. Dobra, słyszymy telefon. Przynajmniej jak w parku jurajskim trójce. Mamy nadzieję, że nie jest to z brzucha jakiegoś skubańca. Okej. Nie jest zbyt mądre? Nie, nie było zbyt mądre. Idziemy. Tylko po bagaż. Nic więcej. Tłumacz sobie tłumacz. Okej. Bagaż mamy. No i super, dostaliśmy poziom umiejętności, bo widocznie coś, co zasługiwało na takie tabuny XP, żeby aż nasza Lara wylewelowała wyżej. O cholera. Quick time event, nie, nie quick time event. Proszę, udaj się teraz. Ale proszę. Nienawidzę tego wilka. Nienawidzę. Ty jebany gnoju. Masz. Co jeszcze? Zdychaj. Zdychaj, kurwa. Co to jest? Czego ode mnie chcesz, gro? Wyraź to. Przemów. Cholera. Łapka to jest E, to jest F. Dobra, co ja tu mam naciskać? Hej! No ale hello! Nie, nie rób mi tego. Dobra, dobra, nie, po prostu nie. Tak. Z pewnością quick time eventy pozwalają przeżywać intensywniej przygody w grach komputerowych, zwłaszcza, że hamuje się, żeby nie powiedzieć czegoś dobitniejszego. Dobra, teraz to maszuję. Wyszło, wyszło. Teraz co, F? Niech będzie, że F. O, dobrze. Następnym razem proszę o opis, a nie jebane hieroglify. Kurwa, wasza mać jebana. Tak, przeżyłem intensywnie przygodę z jednym wilkiem. Jakże czuję się szczęśliwy i bogatszy o wrażenia i doznania. Ach, tak, tak. Dobra, dobra. Wyszliśmy. Więcej wilków nie chcę. Idę najkrótszą drogą jaką mogę. Hopa. I hopa. Mam tu jakiś ogień? Nie sobie tu wziął. Nie mam. Aha, dobra. Jakieś kruki. Dobra, doktor Queen na ratunek. Szlak. Opa. Przyda się? Bardzo proszę. Okej. Trzeba cię połatać. Lepiej, żeby kurwa przeżył. Bo jeżeli ludzie mieszkali na tej wyspie z taką zręcznością jak ja, to nic dziwnego, że już nie mieszkają. Taki wilk to gorszy niż febra. Chyba gorszy niż logika. Trzeba pójść z logiką. Probabilistyka. Nieźle. Gdzie taka młoda dama nauczyła się czegoś takiego? Na nocnej zmianie w Nine Bells. Żaden wilk nie oprze się tulipanowi. Który tym razem był strzał. Dobra robota. No to rozumiem, że teraz powinniśmy z tym pójść do wieży radiowej. Dokładnie. Stamtąd mielibyśmy najlepszy zasięg i to w każdym kierunku. Słuchaj. Laro. Musimy nadać sygnał S.O.S. A ja w tym stanie nie dam rady się wspinać. Tak, bałam się, że właśnie to zamierzasz powiedzieć. Poradzisz sobie, Laro. W końcu jesteś z Croftów. Ale chyba nie tego rodzaju. Jasne, że tego. Po prostu jeszcze o tym nie wiesz. I się dałaś wkręcić. A ja razem z tobą. Miejmy nadzieję, że szybko się uczę. Miejmy nadzieję, że zręczność mi się rozwinie. Tylko uważaj na siebie. Jak sobie życzysz, najwyżej zabije się w nas w przedmieściu. O. Dobra. Spinaczka jest fajnie zrobiona. Podoba mi się ten etap gry akurat. I sam motyw spinaczki jest dobrze zrobiony. I pozwala na pokazanie nam naprawdę fajnych elementów otoczenia, bo wyspa sama w sobie jest wykreowana perfekcyjnie. To nie jest coś, co jest zrobione na odpierdol. To to nie, na pewno. Jest tutaj duża dbałość o szczegóły, detale otoczenia. Może trochę za bardzo są pokazane te skały, jako takie, które można się po nich ewidentnie wspinać, prawda? Zwłaszcza, że mamy ten zmysł poszukiwacza przygód, czy jak to tam się zwie, ten Assassin's Creed w każdym razie. I w sumie jeżeli już tak działamy, to nie ma sensu, byśmy mieli wszystko podane na tacy. Skały mogłyby być dużo bardziej podobne do tych normalnych, a wtedy wymagałoby od nas to używanie tej specjalnej umiejętności Lary, jak i rozwijanie jej. Tutaj mamy na przykład grobowiec, o, to są znaczki prowadzące do dodatkowych grobowców. Jak takie znajdziecie, możecie śmiało je przeszukiwać. Zagadki tam łatwe nie są, ja to tymczasem ominę, ponieważ całą eksplorację, różne znajdźki i inne pierdolety chcę pokazać wam w osobnych odcinkach. Tak jak mówiłem, tutaj się skupimy wyłącznie na fabule, zwłaszcza, że przerywników, filmików i innych tam tego typu rzeczy podczas niej jest całkiem sporo, więc taka eksploracja niepotrzebnie wydłużałaby nam naszą zabawę. A że nie będziemy pomijać jej całkowicie, to niczego nie tracicie. Co? Nic! Nikogo tu nie ma! W życiu tutaj nie dotrą! To co, wracamy do bunkra? Nie, przeczekajmy burzę. Dobra! To dobra. Bądźcie czujni! Wchodzimy do środka! A ja moknę. Gdzie jesteś? Tu jesteś. Uśmiech. No jak zapiszą. Płoń, płoń! Jak to było w Wormsach? Holy Grenade? Bum. Dydydydym. Tak, łuk zdecydowanie jest najfajniejszą rzeczą. Nie? To. Książeczki też w eksploracji. Hopsa. Jeden przysmażony, jeden nieprzysmażony i KFC raz. Coś tu jest. Sprzęcior, dobra. Więcej uszczelek. Uszczelki są fajne. Artefakt. To nie, to tego nie chcemy. A to? To tu spróbujmy. Asekuracyjnie. Hopsa. Gdzie mam iść? Tutaj mam iść czy tam? Tam, dobra. To lecimy tędy. Aj. Wow, jaka dziwna animacja. Coś się zwiksowało. Weźmy sobie śmieci. Śmieci nigdy dojść, żeby nie biegać ze śmieciami. Opa. Potem będzie łatwiej, jak będziemy mieli płonące strzały, to będzie szybciej i wygodniej szło i nie trzeba będzie myśleć nad tą pochodnią. Opa. Wow. A to mnie zaskoczyło. Okej. Jesteśmy tutaj. Slow motion. I co, i chuj. Nie? Jest. No, właśnie o takiej pracy kamery mówiłem. Laro, jesteś tam? Reyes, znaleźliście sam? Jesteśmy na jej tropie. Dobrze. Spróbuję nadać sygnał S.O.S. ze starej wieży radiowej. Jakieś wskazówki? Hej Laro, musisz znaleźć terminal radiowy. Będzie wyglądał jak stara centrala telefoniczna. Dobra, dam znać, kiedy go znajdę. No i dobra. Do centrali. Hej, stawaj! Mamy tu intruza! Schowajcie się! Proszę! Skąd się musicie tego robić? O, wow. To dobra jesteś. He? A dobra, jak chcesz. A nie. Ale co? Hej! Wroga w pobliżu, naciśnij A, by podnieść. Ej! Gro! A, to tak. I skąd mi się tu pistolet wziął? Coś znowu spierdoliłem. Pokaż się. Wiem, że jesteś oskryptowany i się pokażesz. O, właśnie. Dziękuję. Grzeczny skrypt. Hopa. Hopa. Too easy. Ograbiliśmy skrzyneczkę. I zaczynamy nowy obszar, ale nie będę kończył odcinka, bo to się mija z celem. Byłby za krótki. Mam złe przeczucia. Także machniemy sobie dwa obszary. A jako, że tamten poprzedni nie jest odblokowany całkowicie jeszcze, ze względu na tam dalsze wydarzenia, które przebędziemy. Dobra, skończymy myśl, jak ona sobie pogada. Nawet nie tyle pogada, co nam film puści. Mówię ci, Reyes, to jakaś mechaniczna usterka, a nie elektryczna. Teraz, Alex. Ja. Wygląda na to, że to może być jednak problem z elektryką. Poważnie? Hej. Hej. Kim jest ta mała lisiczka, co? A, urocza, prawda? No, bardzo urocza. A, to Alicja. Alicja, tak. Moja córka. Ma 14 lat. I już jest mądrzejsza od ciebie. To musi mieć chyba po swoim ojcu. Nie zwracaj na niego uwagi. No i... Okej, zajmę się tym. Coś z elektryką. Po ojcu. Tak. Byłem ci ja raz nad jeziorem. Łowiłem przy księżycu. Ej, Grim. Trzeba pozamykać władzy. Tak, tak, już idę. Więc siedzę nad tym jeziorem i widzę, że coś do mnie płynie. Wynurza się z wody. Niewiele myśląc, dałem z dynki. Ciała w 9 przypadkach na 10. Potem cały tydzień dochodziłem do siebie. I od tamtej pory nie tknąłem ani kropli. Do zobaczenia przy kolacji sam. Dobrze, możemy kręcić? Dziękuję. Doktor James Whitman, scena 15, ujęcie 3, akcja. No dobrze, teraz ją złap i rozetnij jej brzuch, o tak. Tak, musisz... Chryste panie, cięcie, cięcie, cięcie! On ma zamiar wrócić? Pójdę po niego. Słynny archeolog, odkrywca. Rzadki gatunek ryby. Nie jestem od krojenia rzadkich gatunków ryb. Jestem archeologiem, odkrywcą. Nie będę kroił żadnych ryb. Nie będę kroił ryb. Cholerne reality show telewizyjne. Miałem zapoznawać ludzi z kulturą, a nie nowymi przepisami na obiad. Bez urazy, Johna. Widzowie pragną treści, doktorze Whitman. Wie pan o tym. Póki nie znajdziemy zaginionego królestwa, potrzebujemy filmu. Może zaczniemy od początku, dobrze? W montażu zrobimy z pana Gordona Ramsaya, zobaczy pan. Doktor James Whitman, scena 15, ujęcie 4, akcja. Okej, złap ją dobrze i rozetnij jej brzuch. O tak. Studiowałam historię Yamatai tak długo, że mogłabym ją wyrecytować przez sen. Jeśli jednak się mylę i królestwo nie leży w smoczym trójkącie... Pamiętam, jak znalazłaś to na wykopaliskach ojca. Przybiegłaś do mnie w swojej piżamce w pingwiny, żeby się pochwalić. Miałam 5 lat. To było moje pierwsze znalezisko. Masz świetny instynkt, dziewczyno. Musisz mu zaufać. Ojciec też tak powtarzał. Ojciec coś o tym wiedział. Możesz mi wierzyć. Byłby z ciebie bardzo dumny, Laro. Zbliżamy się do sztormu. Cóż, cokolwiek nas czeka, poradzimy sobie. dobrze, Laro. Weź się w garść. Wszyscy na ciebie liczą. Dzięki Bogu za trening Rota. Wszystkie te wyprawy, wszystkie wspinaczki, zupełnie jakby przez cały czas przygotowywał mnie właśnie na coś takiego. To oczywiste, że żyją tu ludzie i są zorganizowani. Zabijają i rekrutują, ale dlaczego? To jak rodzaj kultu. Ale co tutaj czczą? Czego chcą? Czego szukają? No i zapamiętałem, że miałem coś zapamiętać, żeby wam powiedzieć i to w zasadzie tyle. Ale a propos łowienia ryb, mogę wam ciekawą rzecz opowiedzieć, anegdotę. Dziadek ją często powtarzał mój. Mianowicie, krótko po wojnie, kiedy jeszcze partyzanckie oddziały tłukły się między sobą, sporą część dezercji w takich oddziałach zawdzięczano węgorzom. Nie wiem, czy wiecie dlaczego. No, jeśli nie wiecie, to się dowiecie, a jeśli wiecie, to zignorujcie mnie. Generalnie chodziło o to, że po bitwach, po starciach raczej, bo tam o bitwach ciężko mówić przy partyzance, część trupów lądowała w rzece, no, zwłaszcza jeżeli te starcia tam się odbywały. I węgorz jako padlinojad żywił się na tych trupach. A co przyrządzali kucharze? No właśnie węgorze. Bardzo często by wystarczyło wyłowić trupa albo wrzucić głowę konia i przy tej głowie one się tam lęgły. Tak się jeszcze do niedawna też je łowiło. I generalnie połowudane. I bardzo smaczne jedzonko i tak dalej. Natomiast jeżeli jakiś żołnierz zobaczył, jak takie węgorze żywcem wyłażą, jak te węże z ciała jakiegoś zarżniętego kolegi, to doprowadzało niejednokrotnie do dezercji, a przynajmniej do tego, że się szukało bardzo intensywnie innych form obiadowych. Zresztą ciężko się nie dziwić. Czy ja cię sięgnę tam? Ja cię w ogóle tam nie widzę, mistrzu. A, gdzie te ciała poznikały? Są tu gdzieś? Gdzie one były? O, nie ma. Cholera. Okej, jakoś ci chcę to przejść obok. To sobie wezmę. Niby mnie zahaczył, a mnie nie widział. Co? Ale hej. Mistrzu. Tak nieładnie. Amen. Weźmiemy sobie to, idziemy dalej. Okej, spróbujmy zrobić to po cichu. Ciekawe, czy mi się uda. No to się udało, zajebiście mi się udało. Naprawdę. Bum. Jeszcze ktoś? Tak. Nie da się ukryć. Z tym też się mogę zgodzić. O, już wybiłem was wszystkich. Lecimy dalej, lecimy na Szczecin. Mogę? Mogę. Chociaż tam i tak już nikogo pewnie nie ma. No ale przezorny zawsze ubezpieczony. Hopa. Bunkier? Z czasów II wojny światowej. Prawdopodobnie japoński. Prawdopodobnie. No i dobra. Tu jest kolejny obszar. Ten też zrobimy, bo jest dość króciutki. I po nim skończymy. To będzie dobry moment. Nikogo nie widać. Chodzimy. Ktoś tu ewidentnie gadał. Siur! Gdzie ty jesteś? Pełne paliwa, czy tak? Juhu! A no, przydałaby się. No i tyle. Mam czasami wrażenie, że ta gra jest za prosta, ale z jednej strony już nią sporo grałem, a z drugiej ja sobie nie radzę w kilku takich inwentach, ktoś może sobie nie radzić w tym. To jest też kwestia preferencji tego, w czym jest się ograny. Chociaż muszę przyznać, że ja ze strzelankami nie mam żadnego kontaktu. To nie jest mój typ zabawy. Strzelanka to dla mnie coś, w czym tylko i wyłącznie bym się denerwował na każdym kroku. Mniej więcej jak z tym wilkiem. Więc pewnie nie jestem odpowiednią osobą do narzekania tego, ale też głupio się nie podzielić swoimi spostrzeżeniami. O ty, banzai! Dobra. No one lives. Forever. Bam. Tak, tak. I do przodu. Aby wyważyć, dobra. Na pewno. Nie ma sprawy, patrz panie. Opsa. I nie muszę skakać. Dobry. Je tam, po co to komu? Powiesz coś? Nie, to spadaj. Dobra. O wow. Ale czemu tym? Przeżyłeś to? Ma pistolet maszynowy. Dobra, wyrównamy szanse. Po co komu pistolet maszynowy? O ty skradający się gnoju. Bum, w ucho. No, lepiej. Au. Facet, ale nie rób mi tego. Jest. Ktoś jeszcze? Ktoś se kaszla. Ktoś se prycha. Dobra zasadzka. Dobra dla mnie, nie dla was. Wow. Kruchy sprzęt. Co by było na tyle? Więcej uszczelek. Kocham uszczelki. Odkryto nowy obóz. Salama. Gdzie ten obóz? Bo nie widzę. Odkryłem, a nie widzę. Odkryty, nieodkryty obóz. To nowość. Dobra, odkryty, nieodkryty obozie. Gdzie jesteś? Nie dane było mi skorzystać z mojego odkrytego, nieodkrytego obozu. Obóz ninja. Nie pamiętam gdzie on był, więc też niewiele na to poradzę. Ładnie te liście są zrobione. Ładniej niż maszyna. Ta mimika tej twarzy jest przepiękna, po prostu. Goście odwalili kawał dobrej roboty. Jestem. Terminal jest zniszczony. Cholera. Na czym ty go złapałaś? O ile nie spotkałaś po drodze jakiegoś fachowca, będziesz musiała się połączyć ręcznie przez terminal serwisowy. Okej, to chyba nic trudnego. W sumie tyle, że najpierw musisz go znaleźć. W takich starych wieżach montowali je wysoko. Bardzo wysoko. Zawsze bardzo wysoko. No cóż. Kolejna wspinaczka. Świetnie. Kolejna wspinaczka, dobra. Jedziemy w jedynym możliwym kierunku, bo jak się pewnie zorientowaliście, obszary, lokacje są dość tunelowe w tej grze. To nie ma kilku dróg dojścia w wyznaczone miejsce. Natomiast nie odczuwa się tego, bo są ładnie zrobione, są zapełnione, pełne. To nie jest tak, że jest wiele możliwości, ale żadna nie jest ciekawa. Tu jest jedna, co prawda, ale zrobiona porządnie, więc też ciężko na to narzekać. Ale warto wspomnieć. Tak. Jest światło. To nie jest normalne. A no nie. W końcu mamy marzec. O, 2 punkty umiejętności. Co by tu zrobić? Apteczkę wykupię. Apteczka jest dobra. Tyle, a ręcz mnie z tego nie interesuje. Pewny strzał łuku. Dobra. Łuk ja lubię. Łukiem się będę bawił. Łuk wykupuję. Okej, z tego co patrzę na czasówkę, to jeszcze trochę można byłoby tutaj wam pokazać. To i... o! To i pchniemy to dalej. A kto nam zabroni? Kurwa, no tak. Quick time event, tak. Jest, udało mi się. Ale jestem z siebie dumny. Cholera. No. Tu się zgrałaś. No chyba trzeci też się zgrał. Panie skrypt, pokaż się pan. Gdzieś ty... coś ty... czemu? Ale... Ja też. W końcu mamy parytety. Dobra. Chodźcie. Bum. Wybije nas wszystkich! Zabije się! A Murzyn zawsze dostaje najgorszą robotę, musi podbiec. Nie. Nie budź! Too easy. Koniecznie chciałem w główkę. Dobra, dobra, pokaż się. Koło ucha. Hihi. Ten kraj jest nasz i wasz. Nie damy bić się w twarz. Będziemy walczyć jak lwy. Haha. Oż ty. Nie, nie chcę. Nie. O, wreszcie. Bum. Duża ta wasza rodzina jeszcze? To żeś pofrunął. Nie trzeba, nie. Dostał? Ej, śrubki mi podpalacie. Nieładnie. Pudło. Pokaż się, skrypcie. Aj, oj. Dobra. Może nie był to perfekcyjny strzał. Hopsa. Mamy bossa, juhu! Ano. Jakie kule? Gdzieś ty tu kulę widział. Z pistoletu chyba faktycznie będzie lepiej. No dobra. Uparty jestem. Twoja broń jest do niczego! Należysz do mnie! Ha! Mam cię! Już po tobie! Nie wyrwać ognia! Idziesz do piachu! To wszystko może się stać! Oj! To koniec strzał? Nie. Ja chcę strzały. Dobra. Haha. I nie zmarnowałem na ciebie kul. Bo i po co? Bo lubię. Głupio nie żyć, jak można żyć. Życie jest piękne. Masz łuk, strzelasz, pozbawiasz życia. To jest życie. Dobra. Tu nie ma co zwiedzać, bo to brzydkie jest i rozpada się i do tego zimno i wieje. O, ale są uszczelki. Uszczelek nie przypuścimy. Uszczelki jak złoto. O, trupek. Więcej uszczelek. Co ja tu, jak ja tu... Dobra. Są schody, jest. Wiedziałem, że to nie może być skomplikowane. Okej. Coś jeszcze byśmy ulepszyli? Możemy coś ulepszyć? Nie, łuk ma wszystko, co mieć miał. To niestety. Not this time. Hopa. I znowu praca kamery, pokazanie nam świata. Zwłaszcza tu będzie pięknie to ukazane. No, filmowość tej gry jest chyba najlepiej zrobiona od czasów Mass Effecta, który nie dość, że zrobił to dobrze, to jeszcze zapoczątkował ten trend w grach komputerowych. No, nie przypominam sobie, przynajmniej na komputerach, bo na konsolach nie gram, żeby jakakolwiek gra wcześniej stawiała taki nacisk na filmowość, pracę kamery, emocje. Nie, tego raczej nie było. Widok nie zgorszy, nie? Tak, jak tylko się tam wespniemy, co zakończy obecne zadanie, zakończymy też ten odcinek. Ja cóż, jak zwykle czekam na jakieś fajne komentarze, pytania, pomysły, jak to pchnąć dalej. Mam też nadzieję, że dobrze się bawicie oglądając te odcinki. Redakcja nam się rozrosła na ostatnich dniach, więc będzie tutaj coraz więcej ruchu, coraz więcej zabawy i coraz więcej rodzajów gier i recenzentów, tak żeby każdy znalazł coś dla siebie. Wiadomo, że jedni lubią w ten sposób słuchać, inni w inny. Ups. Ktoś lubi na spokojnie, ktoś lubi w pełnych emocjach, ktoś jeszcze lubi inny rzeczowo. Wszystko teraz będzie. Wielu ludzi, tyle metod. Mam nadzieję, że każdy coś dla siebie znajdzie. Tymczasem pozwólmy cutscence przelecieć. Pewnie się z wami jeszcze raz pożegnam. I cóż, tyle ode mnie. Alex? Lara! Widzę panel. W porządku. Wieża powinna wzmocnić sygnał z nadajnika. Okej. Teraz odszukaj kanał ratunkowy i złap czysty sygnał, zanim nadasz SOS. No. Hej. Wszyscy tu trzymamy za ciebie kciuki, Elsie. Dzięki. Czyli to tak szybko nie pójdzie. Za wcześnie się pożegnałem. Ok, zmień tu numer E. I kręcimy. Położenie, a następnie czekać na odbiór zgłoszenia. Mayday, mayday! No trudno to nie było. Lara Croft z okrętu Endurance. Rozbiliśmy się na wyspie w Smoczym Trójkącie. Potrzebujemy pomocy i środków opatrunkowych. Odpowiedzcie proszę. No dalej, zgłoś się. Mayday, mayday! Tu Lara Croft z okrętu Endurance. Tu maszyna N177A. Szukamy was od kiedy odebraliśmy sygnał SOS z waszego okrętu. Traciliśmy nadzieję. My też. Znamy wasze położenie, ale przydałby się jakiś sygnał wizualny. Dobrze, na pewno coś wymyślę. Niedługo ruszamy, bez odbioru. Lara Croft, jesteś moją bohaterką! Wiesz, nawet Reyes się uśmiechnęła. Dobra. Jakiś sygnał. Ognisko. Paliwo, płomienie. Powinno się udać. No, jak widzicie, wszystko brymnie ku dobremu. I tym optymistycznym zakrętem, kiedy wreszcie, po trudnych początkach nam się wszystko tutaj udaje, chciałbym się z wami pożegnać, zaprosić na kolejny odcinek. No i co? Trzymajcie się ciepło, pa!